tego SPZOS-u w zamian za procedury dotyczące likwidacji. Żal, że do tej rozmowy nie doszło w obecności pana doktora Barwińskiego, gdy pewnie się z tym rozmawialiśmy. No cóż, mleko się wylało, nie ma dzisiaj. Pan prezydent poruszył dwie grupy zagadnień bardzo istotnych, one się w pewnym sensie łączą. Mówił pan o braku polityki na poziomie państwa, stabilnej polityki służby zdrowia i trudno z taką tezą polemizować. Natomiast jest niedobrze, gdy ten brak stabilności przekłada się na poczucie braku stabilności na poziomie podmiotów, które są zależne od miasta Gdyni, nawet w sensie majątkowym. Dlatego też wyraziłem żal, że nie ma pana Barwińskiego tutaj, ponieważ ostatnio, gdy rozmawialiśmy, ja rozumiałem jego wypowiedź w ten sposób, że bardzo trudno mu jest inwestować spore środki w obiekt, który po pierwsze nie jest jego własnością i na tym jeszcze można przejść do porządku dziennego w sytuacji, gdy posiada się długoletnie, jasno sprecyzowane umowy. Dlatego też ja stałem na stanowisku na ostatniej komisji, że również z Jurkiem, że tak naprawdę my nie dyskutujemy na temat tego, nie chcemy dyskutować na temat tego, czy sprzedawać, czy nie sprzedawać, tylko jaka jest polityka miasta w odniesieniu do tych spółek i czy spółki o tym wiedzą. Ja tematem, jak pan prezydent wie, sygnalizowałem panu prezydentowi temat 2007? Tak mniej więcej. I wtedy wydawało mi się, że pan prezydent jest dużo większym optymistą w zakresie możliwości jakiegoś jasnego ruchu w odniesieniu do tych podmiotów. Zdaję sobie sprawę, że to był inny czas, mogło się tak wydawać. Tylko odniosłem również wrażenie w rozmowie z panem Barwińskim, że od tego czasu on się tak naprawdę nie do końca dowiedział, również pozostałe spółki o tym, co tak naprawdę miasto zamierza. I gdy mówimy o braku bezpieczeństwa, to w momencie, gdy mamy inwestować, to również podmioty te chciałyby znać, też mieć pewne bezpieczeństwo. Ja tu w żaden sposób, podkreślam, nie odnoszę się do tego, czy to ma być złotówka razy te 10 zł, czy 60, czy 40 zł, bo takie chyba, bo są czynsze tam tych okresów, tam tych rejonów, prawda? Tak. Ten metr kwadratowy. Jeżeli mówimy o komercyjnej powierzchni, tak? Ja to sobie ja myślę, że najlepiej jest pytać. Ale to mówmy jak najlepiej jest. Pytać, ile poszczególne NZOZ-y uzyskują z podnajmu swoich powierzchni. Więcej niż na płacę. Proszę państwa, jest jeszcze taka sytuacja, że my pozwoliliśmy na podnajem tych przestrzeni i NZOZ-y mają, przepraszam, że wpadłem w słowo, ale NZOZ-y mają możliwość kumulowania środków i mówiły o tym na naszych spotkaniach dotyczących właśnie tej tabeli czynszów, którą zresztą przyjęły z zadowoleniem tę koncepcję i mówiły, że takiej niewiedzy, jaką mają dotyczącą kontraktowania z Narodowym Funduszem Zdrowia w kolejnych latach, które są przed nimi, nie miały wcześniej, że jak to ktoś powiedział, dobrze już było, to po prostu stoją przed dużymi znakami zapytania. Dlatego też ten pogląd i w pełni się tutaj, Rafał, z tobą zgadzam, że tym, żeśmy kończyli spotkania dotyczące tej transzy, tego setu, jak to się teraz mówi, dziesięcioletniego, w którego połowie jesteśmy akurat z NZOZ-ami, żeby już po ustabilizowaniu tych spraw, które mieliśmy do załatwienia w przeciągu ostatnich kilku miesięcy, bo aneksy zostały podpisane, zresztą jak widać, bez żadnych emocji, żeby rozpocząć pracę nad polityką wieloletniego pobytu NZOZ-u w budynkach w postaci wieloletnich umów dzierżaw. I z taką tezą, żeśmy się rozstawili z ich twardymi negocjatorami, którzy zadawali te pytania. To nie jest tak, że budynek przy Armii Krajowej i tutaj kolega prezes Andrzej Bartnicki i ta grupa jest jedynym NZOZ-em, który zadaje pytania, jak dalej, w jaki sposób inwestować. My stoimy na stanowisku,
że jest to zasadne, natomiast w 1115 się zaczyna i 1116. Nadzór właścicielski, jakim jest adresowana do świadczenia usług zdrowotnych umowa dzierżawy, bo przypomnę, że w 2000 roku, kiedy likwidowaliśmy SPZOZ-y i wykonywali tę pierwszą czynność polegającą na oddawaniu NZOZ-om tych obiektów, wtedy cała procedura pozostawienia tej samej ekipy, tych samych spółek pracowniczych zasadzała się, że będziemy strażnikiem, iż funkcje medyczne, ale nie te takie awangardowe w postaci prywatnych gabinetów, ale te dostępne, kontraktowane przez NZOZ-y pozostaną. I my stoimy na stanowisku, że nadal tym strażnikiem powinniśmy być, a narzędziem do tego jest wieloletnia dzierżawa, nie zaś sprzęt. Osobiście ja nie jestem, nie będę was odmawiał w żaden sposób, bo oddzielam funkcję i rolę jako ma rada od operacyjnego zarządzania majątkiem do tego, ażeby to prywatyzować. Ja w pełni rozumiem i uznaję wasze poglądy na ten temat. Zgadzam się z nimi. Natomiast wydaje mi się, że problem napięcia, jaki powstał pomiędzy Śródmieściem, przychodnią Śródmieście, gminą, wynikał z faktu, że negocjacje, tak jak pokazuje, że one się przedłużały. Informacje o środkach unijnych, jakimi dysponował Andrzej na remonty, też przychodzą w pewnym czasie, składa się, sam Państwo wiecie, jak to wygląda, składa się to o to dawno, o te środki. Informacja przychodzi najczęściej po długim okresie czasu i następnego dnia według tych, którzy dają te środki, trzeba wydawać. I tu chodziło prawdopodobnie o dach. Ja żałuję, że Andrzeja nie jestem w stanie tutaj szczegółowo na to pytanie odpowiadać. Natomiast poruszyłeś problem funkcji. Pan Wojtowski pisze w swoim piśmie o przeniesieniu poradni ortopedycznej, chirurgicznej. Znając topografię tej przychodni, no, myślę, że przeniesienie tych dwóch poradni na gabinetów, na wyższe piętra, przy takim układzie, jeżeli chodzi o komunikację właśnie pionową, przy jednej windzie, która jest koszmarna, szczególnie w zakresie ortopedii, powiem, że jest ryzykowne. I praktycznie jest to, jest to trudne. Z drugiej strony, no, znowu się wracamy do tematu podstawowego, że no, jednak trochę czasu upłynęło od momentu, gdy złożyłem tę interpelację do dzisiaj i tak naprawdę my cały czas rozważamy pewną politykę i wdrożenie. Te jednostki tego nie miały. I to może wywoływać niepokój, dlatego o tym rozmawiamy. Ja może dodam tylko jedno zdanie. Polityka, znaczy powierzchnia komercyjna, niemedyczna, która jest przypisana temu NZOZ-owi, to jest 60 metrów kwadratowych. Nie zapominajmy, że na dole jest apteka, która po pierwsze nie musi być w tym miejscu. Może i tam w ogóle nie być, bo przecież NZOZ na Armii Krajowej jest otoczony aptekami na zewnątrz. Tak więc argumenty, te bardzo ważkie, dotyczące przede wszystkim pacjenta czy klienta, który przychodzi, mogą być rozwiązywane na różne sposoby. Ja w tym piśmie właśnie nie znalazłem propozycji, że to w takim razie rezygnujemy z apteki, ale ja powiem dlaczego. Otóż apteka jest wynajmowana na zasadach rynkowych przez spółkę i spółka czerpie z niej pożytki, natomiast z nami rozlicza się w kwocie obecnie 7,80 za metr kwadratowy tej powierzchni wykorzystywania do potrzeb inwestycji. Czyli to tutaj, to jest też odpowiedź na to, w jaki sposób my ten parasol mamy otwarty, a w roku 2014 podwyżka tego czynszu miałaby sięgnąć do kwoty 12,30 zł za metr kwadratowy. Tak więc ja rozumiem, że to są, bo to były te nasze negocjacje właśnie z przedstawicielami 17 NZOZ, że jak jest determinacja do innego poukładania tych klocków, to co byś powiedział, z uwzględnieniem
no na przykład ortopedia, okulistyka, ortopedia, można powiedzieć, no, to różne funkcje, ale ta przestrzeń jest. I tak samo jak Promyk wypożycza sprzęt rehabilitacyjny na 100 metrach na tam którejś kondygnacji czwartej czy piątej, tak samo na ostatniej, to tak samo tam mogłaby funkcjonować apteka. No wiadomo, że na dole apteka się lepiej sprzedaje. Może wynika z przepisów prawnych, nie może być wyżej niż parter. Właśnie. Przepisy, które no, koncesja by nie była udzielona. Dlatego te przestrzenie są, jeżeli by się szukało na takie działanie. To się pan ładnie zgłaszał. To jest tak dużo tych wątków, że teraz już boję się, że się pogubię. Sprawa pierwsza, chciałbym wyjaśnić tutaj, ja nie mówiłem, że czynsze zabiją NZOZ-y, tylko pokazałem pewną tendencję, że jest możliwość regulowania czynszu w sposób progresywny, natomiast nie ma możliwości zatrzymania tego procesu wykupem obiektu. To jest sprawa jedna. Sprawa